Ja wiem, czy wy jesteśmy bojowo nastawieni. Ja mam wręcz odwrotne wrażenie. Ja bym chciał, żeby oni grali jeszcze lepiej, bo są do tego zdolni. Dzisiaj, nie wiem, przeszli obok meczu. Prosiłem, uczulałem, że ciężki teren, że musimy z siebie wykrzesać więcej woli walki, no ale wyglądało to naprawdę nieciekawie. Mam nadzieję, że poprawią swoją grę, tym bardziej, że zaraz gramy następny mecz w środę, gramy z Zabrzem, a tam już trzeba będzie biegać, tam już będzie troszeczkę inna gra. A co się stało tutaj? Nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, co będzie z przyszłym sezonem i szczerze powiedziawszy nie wybiegam. Można powiedzieć, że tak daleko. Na razie myślę o tym, co jest tu i teraz. Mamy jeszcze parę meczów do wygrania, parę punktów do zrobienia i musimy nad tym pracować, bo skład mamy taki, jaki mamy i musimy naprawdę mocno pracować, żeby coś z tego wykrzesać. No nie wiem, no wyszliśmy na drugą połowę, jakbyśmy trochę byli rozkojarzeni. Zaczęliśmy przede wszystkim mało agresywnie atakować bramkę, jakbyśmy przestarczyli tego, że możemy wygrać to spotkanie. No i tak naprawdę proste błędy popełniliśmy. Mimo że początek był zły, przeciwnik nas przegonił, to i tak mieliśmy okazję do tego, żeby jeszcze ten wynik, że tak powiem, zmieniać. No ale cóż, no, rzucaliśmy niecelnie do konter. Przez całe boisko chyba 2 czy 3 rzuty oddaliśmy na pustą bramkę niecelne i zamiast gonić zespół Przemyśla i trzymać się blisko ich i wtedy by się, myślę, mecz rozstrzygnął w końcówce, to daliśmy im odskoczyć na 5 bramek i oni grali spokojnie. No, starali się grać długo, starali się, jest to zespół na pewno doświadczony. No i dzisiaj, że tak powiem, lepiej to wytrzymał to ciśnienie psychiczne. No, sytuacja jest, można powiedzieć, krytyczna. Teraz jedziemy za tydzień do Lublina. Jeżeli tam przegramy, to praktycznie to już jest koniec naszych marzeń o tym, żeby się utrzymać, ale no mam nadzieję, że scenariusz będzie inny, że zagramy dobre zawody, popełnimy mniej błędów i wygramy. To też nam nie daje bardzo dużo, ale zostajemy w grze tak naprawdę jeszcze o utrzymanie.